Piękna Italia, grande fenomeno, proszę Państwa. Dzień dobry, witam w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj takie śniadanie, czyli klasyczny chleb w jajku, pomidory, oliwki, sery, szynka i pasta truflowa. I klasycznie na kuchni ten gościu. Dzisiaj trochę nam tutaj się zrobiło kamperów. Tego nie było w nocy. W sensie jak szliśmy spać, tu się dzieje. Tamtego też nie było. Tamtych, te były dwa tylko. No i co, dzisiaj uderzamy w Toskanię bardziej. Jedziemy na termy, taki jest plan. Pogoda nie rozpieszcza, ale myślę, że ciepło ze źródła to jest to. Dopełniamy sobie kampera wodziczką zimną i mieliśmy taki tylko ten kabel, nie mieliśmy tego. I przyszedł pan sprzedający paski i nam to dał za darmo. Pan sprzedający paski, on na myśli takiego, wiecie, jak chodzą w takich turystycznych miejscach, obwieszeni jakimiś produktami najprawdopodobniej pochodzącymi z Chin. Bardzo miło z jego strony. Powiedział, żeby mu tylko oddać. Nie wiem, chyba mu coś za to damy. A może odkupimy to od niego za parę euro? Zobaczymy. Ogólnie ja dzisiaj byłam w zimnej wodzie, bo coś chyba nam się nie włączył gaz. I było rzeźko. My dzisiaj z perspektywy pasażerów znów jedziemy do Toskanii. W zasadzie jesteśmy już w Toskanii, ale jedziemy wtedy do takiej prawdziwej Toskanii, tej znanej ze zdjęć i filmów, co wszyscy kojarzą. Jedziemy do San Gimignano aktualnie. Po drodze mamy Sienę, Pienzę i te cyprysowe drogi, tam między innymi ta dróżka, co jest w Gladiatorze. I na koniec chcemy zaliczyć termy. Chyba Terme di Saturnia, takie znaleźliśmy, bardzo ładne. Ale myślę, że dojedziemy tam już na wieczór, więc pewnie tak naprawdę jutro się wykąpiemy w nich, w tych ciepłych źródłach. A dzisiaj po prostu tam sobie pozwiedzamy, tak po prostu. W ogóle, co jest super, co widać w ogóle na moich włosach, jest słońce, jest zajebista pogoda. Nie ma deszczu, czyli nie wiem, chyba ktoś się po prostu nad nami zlitował. I mam nadzieję, że po prostu to będzie się teraz jakby za nami ciągnąć, a nie że dojedziemy do jakiegoś miejsca, gdzie będzie jeszcze gorzej. No i co? Jakieś jeszcze spostrzeżenia? No nie. Zatrzymaliśmy się i będziemy kręcić dronem, bo jest piękna pogoda. Co tu się wydarzyło z tym dronem, mój drogi? No co? Trochę za mocny wiatr. Basza ma tętno stówę, bo musiał drona tu ściągnąć. Trwało też 10 minut. Musiałeś wejść gdzieś w las. Tak, bo on stracił łączność nagle. Ja mówię, no to ch**. Stracił łączność? Tak. Tak czasami jest, wiesz, bo wygląda inne rzeczy. Bo zresztą tu są te drzewa i wiesz, ja go nie widzę też dobrze i on mi zniknie. I ja nie wiem, czy nim lecę do przodu czy do tyłu. Służyć. Dojechaliśmy do San Gimignano, i to jest takie bardzo stare miasto, chyba takie średniowieczne z tego co czytałam. Nie jest jakieś wielkie, ale głównie chodzi właśnie o tą starą część miasta i ta stara część miasta jest właśnie położona tak trochę wyżej i jest na tej liście dziedzictwa UNESCO. No takie w sumie średniowieczne kamieniczki z cegły. Fajnie, bo też udało nam się obok bramy do tego miasteczka zaparkować kampera. No, co jest rzadkie tutaj, bo tutaj wszędzie te parkingi dla kamperów są daleko. Albo są drogie, albo po prostu się okazuje, że parking, w którym teoretycznie nam się wydawało, że możemy zaparkować, nie służy do parkowania dla kamperów, więc to jest trochę nie lada wyzwanie tutaj poruszać się jednak tym kamperem. Jeszcze z takich ciekawostek, no to właśnie to miejsce słynie z lodów przede wszystkim. Jest jakaś tutaj najsłynniejsza lodziarnia, która wygrywa jakieś tam konkursy lodowe. Mają podobno też dobre wino, takie z posmakiem orzecha.
znajdźcie złotówkę. Słyszę swoje gliki. O. A co, wrzuciliście? Znajdź złotówkę. Nie, jest tutaj złotówka. A to nie będzie złotówki. To nie będzie złotówki, bo Polacy nie robią takich rzeczy. No, patrz, tu jest jedna. A tam są podpięte. A tam jest A, no jest. Mały update, mówi się chyba San Gimignano. W ogóle tak z ciekawostek jeszcze tylko dopowiem, że to miasto jest nazywane średniowiecznym Manhattanem. Nie doczytałam dlaczego, ale wydaje mi się ze względu na budynki, nie? Że w sumie Manhattan może tak się szybko rozwinął? Nie wiem. Może o to chodzi, że jak na średniowieczne miasto, to jest takie mocno rozbudowane, nie? Zurbanizowane. Ja wrzucam, uwaga, 2 centy. Pomyśl życzenie. I myślę życzenie. Żeby ten wyjazd stał się lepszy. Trafiłam? Tak. Dobra. No i co? I chyba zjemy tych lodów i spróbujemy wina i będziemy uderzać na Sienę. Taki jest pomysł. Jest bardzo ładnie, pogoda jest już super, w sensie nie pada. Trochę już zaszło słońce, ale to nas w ogóle nie niepokoi, bo jak nie ma deszczu, to my jesteśmy już przeszczęśliwi, bo chociaż możemy chodzić i coś robić. I to są podobno te najlepsze lody. Spróbujemy ich. Ja mam tutaj passion fruta i pistację, a Pasza ma tutaj czekoladę i Michel. Ale dobra to pistacja. Aha. Czekolada i Michel. A Michel to jest szafran, skórka z tego. Skórka z pomarańczy, taka gorzkawa i karmel. Właśnie jest degustacja. Biała czekolada i karmel. Majka? Ja mam pistację. I marakuje? Passion fruit to jest marakuja. To daj, Liza. Kwaśny taki. Super marakuja, kwaśny będzie smakować. Ale ten szafran bardzo nietypowy smak, ale... No, tak dziwny. No, proszę. Dobra, zamianka. Bardzo niechlujny jest ten filmik, ale to chyba też pokazuje, jak jesteśmy podekscytowani. Bardzo. No mi to aż kapie. No. Zaraz będę... I to w ogóle tu zajeżdża, nie wiem czemu. Nie. Marakuja to. Ale ta czekolada jaka jest mocna. No, jest strasznie mocna, intensywna. Nie jest oszukana. Fajnie. A te pistacje? Normalnie, jakbym lizał pistacje jakoś bez. Patrzcie, jaka kolejka się zrobiła. My jeszcze się załapaliśmy bez, ale jest taki też słodziak mały. Piesiu! Słodzinek też będzie jadł loda. Tutaj państwo są niby the best też, ale no jak widać, puchy, nikogo nie ma. Tutaj się wszyscy kręcą, no. Niestety, takie życie. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy dokładnie, poczekajcie, tu jest ta kapliczka, poszliśmy w dół, tu jest lodziarnia, poszliśmy w prawo. W tej wieży jesteśmy. Weźcie się pocałujcie. Co? Weźcie się pocałujcie. Nie wiem, coś musiałam wyjrzeć. Co ty myślałam, że ty coś stamtąd wyjęłaś i zjadłaś? Ej, patrzcie! Ona ma wodę. Ło, wow, tu jest woda. Tak, tak. This is water. Jezus! Dziura do pistoli. Fasiko. Ty wyprawiasz. Ajajaj. Szambo. A patrz, on się czuje jak w tej grze. Tak, tak. Jaka to jest gra? Assassin mówi, skoczyłby tak, z tej wieży na dno. Że on chodzi nie? I sprawdza. Ja to sprawdzę, czy nie ma jakiejś szkatułki. Słońce, Włochy, dziewczyny. Jesteśmy w Sienie. Zaparkowaliśmy, nie wiemy czy jest to prawidłowe miejsce do parkowania. I tu mamy piękny widok. Piękne słońce w ogóle. Nie pamiętam kiedy doceniałam tak słońce. Idziemy zjeść. Przystanek na Instagramie. Co? Ktoś tam czasami się przewinął jakoś grupki właśnie. Nie no. Sami Instagramerzy. Ten Rosjanin jest najbardziej podejrzany. Chodźmy jeść już, proszę, chodźmy.
powiem, że tak, maseczki to wiadomo i certyfikaty covidowe to tutaj w knajpach sprawdzają, nie? Potwierdźcie. W każdym wejściu wczytują kod. Dokładnie. Tak, i jeszcze jest jedna sprawa, najważniejsze co tu jest, to jest plac w kształcie muszli. Gdzie? Co? To miasto słynie z tego. Aha, dobra. W naszym kamperze mówimy, poproszę, dziękuję, sprzedalaj. Carbonara. Pappardelle z dzikiem. Arrabbiata. Peachy z serem i z pieprzem. Ja mam makaron peachy, z tego co pamiętam. Taki grubiutki i to jest z serem i z pieprzem. I pieprz jest bardzo wyczuwalny, jest taki naprawdę pieprzny. Więc myślę, że tobie będzie smakował, bo Michał bardzo lubi pieprzyć. Wiem jak to brzmi, ale nie o to mi chodzi. Dobra. On naprawdę dużo pieprzy, jeżeli chodzi o takie potrawy, co serwujemy sobie w domu. A Michał ma tu pappardelle z dzikiem. Właśnie dowiedzieliśmy się, że mają w Toskanii ogromną populację dzików. Stąd też jest tego tutaj tych dań z dzikiem dużo. Przechodząc gdzieś na mieście widzieliśmy sklepy z suwenirami i było sporo takich pluszaków dzików. I nie wiedzieliśmy o co chodzi i wpisałam i się okazuje właśnie, że tych dzików jest tutaj dużo. W sklepach są szynki z dzika. Bardzo to jest popularne tu. Wiem, że jedzą też królika i podrobię króliczek i to myślę, że na następny raz, nie? Spróbujemy. Ale ogólnie spoko. Fajna miejscówka, taki domowy klimat. Tak, i jeszcze jest jedna sprawa. Najważniejsze co tu jest, to jest plac w kształcie muszli. Gdzie? Co? To miasto słynie z tego. Aha, dobra. Zjedliśmy. Dobry makaron, ale lekko głodni, nie chcę fortuny wydać, więc delikatnie. Winko, makaronik i spacer po Siennie. Tutaj się podobno odbywały jakieś słynne gonitwy koni. No to jest ten słynny w kształcie muszli plac w Siennie. To jest chyba taki najsłynniejszy, nie? Bo tak. Jest z tą wieżą z Asasyna. Ale robi to wrażenie. Tak, wieża wysoka, stuk siana gdzieś by się przydał. Tak. Taki klimat, mieszkać sobie tutaj, no może być ciekawie. Jeszcze teraz jakby jest poza sezonem, to mam wrażenie, że to co tu się dzieje, to jest nic, nie? W sezonie jest ciepło, to tu jest naprawdę gwarno. Ja tak ostatnio mam w ogóle przemyślenia, że tak to podróżowanie, to tak człowiek nic nie widzi tak naprawdę, tak żeby rzeczywiście poczuć. To by trzeba było pomieszkać w tych miejscach, tak przynajmniej nie wiem, miesiąc, dwa tygodnie, chociaż pozałatwiać kilka spraw, coś tam sobie porobić. Chodzi o to, że odwiedzamy te miejsca, ale to nie ma nic wspólnego z tym, jak tutaj wygląda takie życie codzienne. Nie robisz tego, co ci ludzie tu robią na co dzień. No właśnie. Tylko sobie, nie wiem, no zwiedzasz, przejdziesz się, zjesz i ocenisz coś po godzinie, dwóch, trzech spędzonych tu, czasami dniu. No tak. I to jest takie, no, to są takie... Tylko tyle, że można zauważyć, że no ludzie tacy się wydają raczej mili, nikt raczej nie patrzy tu spod byka. W samochodzie są trochę zniecierpliwieni, mam wrażenie, ale to jest taki chyba ich temperament. Że trochę trąbną czasem i tak pomachają rękami, ale to nie jest takie wkurwienie Polaka, że tak powiem. I darcie mordy i wysiadanie z samochodu i nie wiadomo co, po prostu. Ej kurde, ale teraz mam taką myśl, że w sumie tu nie ma dużo dzieci, co? W sensie tak teraz popatrzyłam na dziecko, ale ogólnie we Włoszech. Że nie ma tego co, ja pamiętam, że w Hiszpanii to było sporo dzieci, jakbyśmy w Madrycie. Że oni tak wychodzili z tymi dziećmi, z wózkami gdzieś chodzili. Ale ja też słyszałam, że Włochy są starzejącym się społeczeństwem. I w sumie pasuje mi to. Pasuje mi to do tego, jakich ludzi się tu widzi na co dzień. I to jest dużo osób takich powyżej 50 roku życia. Ja tak myślę jeszcze o jakiejś paninie, ale nie wiem czy jest. No, ja w ogóle mam ochotę coś słodkiego teraz zjeść. Plan jest taki, że teraz najedzeni ruszamy w stronę Pienzy, tam znaleźliśmy sobie kemping, jest za darmo, co nas cieszy. I co? Nie ma chyba tam żadnego ładowania wody, prądu, takie sprawy, po prostu jest ładny widok z tego co widziałam i tam nie wiem, pod drzewkiem i są chyba trzy wolne miejsca. I stwierdziliśmy, że właśnie pojedziemy do tej Pienzy, dlatego żeby mieć bliżej do term, które sobie zaplanowaliśmy. W zasadzie my to zaplanowaliśmy sobie i na dzisiaj, tylko nie wiem kiedy my chcieliśmy to zrobić, wiecie, to jest takie coś, że ciągle się uczy. Wydaje ci się, że o, to jest tylko tam, nie wiem, dwie godziny odkąd się od jakiegoś innego punktu, do którego zamierzasz iść, a potem okazuje się, że kurde, że no nie, jak zwiedzasz, w każdym miejscu jesteś tam nawet godzinę, no to wychodzi na to, że jest 18 i w sumie trzeba myśleć, gdzie tu spać. No ale w każdym razie lecimy teraz tam, coś zjemy, coś sobie wypijemy i jestem za tym, żebyśmy rano się zerwali, ogarnęli się,
i ruszyli właśnie na termy, tak sobie, nie wiem, rano, żeby do 12 być na tych termach, gorące źródła, tam w ogóle te termy mają chyba 38 stopni Celsjusza, więc fajniutko, taka wanienka. No i co? I jutro jakby żegnamy się z Toskanią, uderzamy w Neapol, ale to wszystko już jutro. Dotarliśmy jakby co, wymieniamy butle i śpimy dzisiaj przy cmentarzu pod Pienzą. W dzień po Halloween. Tak. Może ktoś zginąć. Klucza szukamy, 22 nie macie? A mam, czekaj. Mam. Już biorę. A my tutaj z Ewelą przygotowałyśmy sery, kiszyneczki i winko. I będzie klasyczny wieczorek.